Łap hajs! Co to jest? Siemano ziomale, witam was w kolejnej części odcinka pod tytułem Co mówię, wy co myślę? Tym razem są to sytuacje przy znajomych, czyli wszystkie te momenty, kiedy na głos wypowiadamy zupełnie co innego niż do siebie po cichu w głowie. Koniecznie obejrzyjcie ten film do końca, żeby zobaczyć, ile z tych sytuacji przydarzyło się wam samym. Zupełnie co innego mówimy na głos niż myślimy w głowie. Wtedy, gdy spotykamy na mieście jakiegoś naszego znajomego, którego bardzo nie lubimy i nie chcieliśmy go spotkać, a tym bardziej nie chcieliśmy z nim wejść w rozmowę. O nie, to ta Ala, co mi dokuczała w poprzedniej szkole, byle tylko do mnie nie zagadała. Hej Martyna, jak ja cię dawno nie widziałam. O nie, zagadała. Hej Ala, miło cię widzieć. Co tam u ciebie, kochana, opowiadaj. U mnie? No przez ciebie mam traumę, więc źle. A wiesz co, no bardzo dobrze, wszystko gra. Nic nie gra. A ja słyszałam, że ty poszłaś do nowej szkoły. Dlaczego się wypisałaś z naszej starej szkoły? Dlaczego ona o to pyta? Bo ja... No przez ciebie, bo mi dokuczałaś i ty dobrze o tym wiesz. No ale utrzymujmy poprawność polityczną. Bo mój tata znalazł nową pracę i musiał ją zmienić i się przeprowadziliśmy. Chciałabym. Aha, okej. No... To w takim razie życzę ci powodzenia. Ta, ty mi życzysz powodzenia? Mam nadzieję, że się jeszcze kiedyś zobaczymy. Pa! Pa! Że się już nie zobaczymy. Powszechnym zjawiskiem jest chwalenie się przed znajomymi swoimi sprawami sercowymi, nawet jeżeli w ogóle ich nie ma. Chodzi o to, że często zawyżamy swój poziom doświadczenia w tych sprawach, żeby po prostu zaimponować rówieśnikom. Fajnie, że mogłyście wbić do mnie na noc. No, ale moja mama ledwo się zgodziła. Ej dziewczyny, a w ogóle z kim idziecie na bal? Bo przecież już jest za miesiąc. O Boże, ten bal, na który nie mam z kim pójść, bo nikt mnie nie zaprosił. Ja idę z Pawłem, bo Paweł mnie zaprosił, a ty? Ej, to super, Klaudia. A kto cię zaprosił? Ja jeszcze nie wiem, bo mogę iść albo z Markiem, albo z Florianem. I chyba pójdę z Florianem, ale jeszcze nie wiem. Ty to masz branie jak zawsze. One mają tyle zaproszeń. Przecież nie przyznam się, że mnie nikt nie zaprosił, bo będzie wstyd. Ej, to w sumie fajnie, bo Paweł się też zna z Florianem. No, znają się. To będziemy mogły być razem na tym balu. Bez kitu, ale super. A ty, Martynka, z kim idziesz? No właśnie, Martyna, z kim idziesz? Ja z nikim nie idę. Ja? Ja... ja jeszcze... Bo jeszcze nie dostałam żadnego zaproszenia, to znaczy... Ja jeszcze nie wiem, z kim pójdę, bo... Bo jeszcze nikt cię nie zaprosił? Bo mam po prostu kilka zaproszeń i jeszcze nie zdecydowałam, z którym chłopakiem pójdę. O! Wow! A ile masz zaproszeń? Właściwie to zaprosiło mnie trzech chłopaków? Wow! Zazdro! A kto cię zaprosił? Co to za chłopcy? Jeden ze starszej klasy? Ale nie znacie go, na pewno go nie znacie. Bo nawet ja go nie znam. No ja mam dużo znajomych wśród starszych. Drugi jest z... chyba z klasy D. O, z D, okej, okay. A jak nazwisko? Bo ja też mam tam znajomych, więc może znam. Na pewno nie znasz, bo nie istnieje. Ale nie pamiętam jego nazwiska. Ani imienia. Nie pamiętasz. Okay. No i trzeci to w ogóle jest z młodszej klasy i jemu chyba odmówię. No nie no, z młodszym to nie ma co. Ale wow, Martynka, to ja nie wiedziałam, że ty masz takie branie w ogóle. No. Ta, też nie wiedziałam. Szacun. Bardzo podobnie jest wtedy, gdy próbujemy zawyżyć swoje doświadczenie w naszej karierze imprezowicza. Wiecie, przed znajomymi udajemy, że zwiedziliśmy już bardzo dużo klubów, że byliśmy na wielu grubych imprezach i melanżach oraz, że poznaliśmy masę osób i ekip. No, a prawda jest zupełnie odwrotna. O, hej Viola! Hej Ala! Jak się bawisz? Wiesz, ja ciebie zaprosiłam, bo ciebie nigdy nikt z klasy nigdzie nie zapraszał na żadne imprezy. Co? Aha, no dzięki. Chciałam, żebyś zobaczyła, jak to jest poimprezować i tak dalej. Ale to chyba nie są za bardzo twoje klimaty, co nie? No nie, nie są to moje klimaty i słabo się bawię. Ja się świetnie bawię, bo to właśnie są moje klimaty, bo ja, wiesz co, ja...
bardzo dużo imprezowałam w swoim życiu i tak naprawdę byłam na bardzo wielu imprezach i zwiedziłam dużo klubów. Wow, serio? O, chyba łyknęła, idę w to. Impreza to jest moje drugie imię, więc tak naprawdę to jest mój żywioł i moje klimaty, ja się tu czuję jak w domu. Wow. No dobra, no spoko, to miłej zabawy. Uff, chyba uwierzyła. Udało mi się jakoś wyjść z twarzą. Każdemu chłopakowi zdarzy się czasem trochę kozaczyć przy swoich kolegach, po to, żeby po prostu zaimponować towarzystwu. A jaka jest prawda? Tylko on sam dobrze to wie. A wiecie, że ja wczoraj byłem u mojej dziewczyny na wieczór? Ta! Paweł, jak ty nawet nie masz dziewczyny! Mam! W GTA! Od 2 miesięcy! Ta, chciałbym mieć dziewczynę, chociaż na 1 dzień. Zaprosiła mnie, bo miała wolną chatę. Ta! Serio? I co robiliście? No i byłem u niej. I nawet się całowaliśmy. Chyba mogę mieć marzenia. O, a ile razy się całowaliście? No wiele razy. Warto mieć marzenia. Wow! Wow, stary! Szacun! Ale więcej wam nie opowiem, bo to są nasze sprawy. Tak! Teraz myślą, że jestem fajny. Niezły kit wciskamy swoim znajomym, gdy jesteśmy z nimi na jakimś wyjściu, na przykład w Maku, a mamy przy sobie za mało pieniędzy i zwyczajnie nie stać nas na to, co kupują sobie znajomi. No i musimy coś wymyślić, żeby się usprawiedliwić. Ej, bo ja głodna jestem, idziemy kupić coś do KF-a? Ja bym w sumie Twistera zjadła, a ty kosa sobie zjadł? Ej, Viola, idziesz z nami? Tak, ale nie mogę, bo nie mam pieniędzy. Och, jak zwykle. Nie starczy. Muszę coś wymyślić. Nie, wiecie co, ja nie chcę. Ja nie jestem głodna, ja jadłam obiad i serio nie chcę. Serio? Nie jesteś głodna? Tak naprawdę to bardzo chce mi się jeść. Nie, ja naprawdę... Mi naprawdę się nie chce jeść. A, no dobra, to idziemy sami, chodź. Jak to pachnie, ale bym zjadła chociaż jednego stripsa. Viola, chcesz trochę? Chcę! Chcę całą paczkę tych frytek. Ale nie. Nie, 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 dzięki. Na pewno nie chcesz się poczęstować? Mam ogromną ochotę. Ja nie jem takich rzeczy. Nie mam ochoty. Dzięki. Smacznego. Mam nadzieję, że szybko się najedzą i oddadzą mi jakieś resztki. Czy zdarzyło wam się kiedyś udawać przed znajomymi, że macie jakieś problemy zdrowotne tylko po to, żeby wytłumaczyć się z tego, że nie chcecie wziąć jakiejś używki, na przykład napić się na imprezie? Ej, Borys, masz! Co to jest? Mam nadzieję, że sam sok! To jest taki mega mocny drink. Dodałem do niego bardzo dużo wody i właściwie wszystko, co znalazłem na stole, łącznie z przekąskami. Ale jest pyszny, musisz spróbować. Fuuu! Tylko nie procenty! To tak śmierdzi jak mojemu dziadkowi z mordy. Nie wypiję tego, nie ma opcji. Wiesz co, nie, ja nie mogę. Mi lekarz zabronił pić takie rzeczy. No co ty, nie mów, że się boisz napić. Nie no, stary, przecież mówię, że nie mogę pić. To nie tak, że ja sobie sam to wymyśliłem, tylko po prostu ja mam problemy zdrowotne, a dokładnie tu mam problemy z nerkami, stawami i... Z życiem mam problem jeszcze. No jeszcze z czymś tam mam problemy i ja po prostu nie mogę pić. Jakieś problemy, no. Po prostu się boisz napić i tyle. Rozumiesz, że ja nie mogę pić? Lekarz mi zabronił. No dobra, Boże, nie wkurzaj się. Ja chciałam tylko, żebyś się dobrze bawił. Dobra, to sam to wypiję. Ale mu farmazona wkręciłem, ale przynajmniej się odczepił. A czy ktoś z was kiedyś przed znajomymi po prostu chwalił się swoimi dobrami majątkowymi? Na przykład tym, że jego rodzice jeżdżą jakimś dobrym samochodem albo mają duży dom z ogrodem. Ej, Ala, w ogóle jak masz czas, to możesz do mnie wpaść, bo moi rodzice kupili teraz nowy dom i mamy bardzo dużo miejsca i mamy ogród z basenem. A czego wy nie macie? Co za bananowe dziecko? Taka to pożyje. Więc możemy się pokąpać. Wow, serio? Pewnie. Ale ekstra, uwielbiam baseny. O nie, muszę szybko coś wymyślić, żeby odzyskać Alę. Zaraz ta Maryśka zabierze mi koleżankę. Ala, a wiesz, że zapomniałaś, że ja też mam taki duży dom? I ja nawet mam większy basen, bo ja mam... Ja mam 2 baseny. O, naprawdę? Ty też masz, Klaudia? No mam w Simsach, więc też się liczy. Tak, bo jeden z nich to jest zwykły basen, a drugi to jest jacuzzi. Wow! Ale przecież ty mieszkałaś w bloku. No i dalej mieszkam w bloku. No serio? I mam aż... aż 3 balkony. Nie mam żadnego balkonu. Ale ekstra!
I mam też z tyłu takie prywatne boisko, tylko dla mnie i dla mojego brata. Z tyłu mam ośrodek pomocy społecznej, bo mieszkam w biednej dzielnicy. I co, Klaudia, możemy do ciebie wpaść? O nie, ona chce to zobaczyć. Myśl, Klaudia, myśl. Tak, tylko że ja się muszę rodziców zapytać, bo oni nie za bardzo pozwalają mi przyprowadzać znajomych, ale jak się zgodzą, to pewnie możecie wpaść, ale ty, Marysia, nie możesz. Gdy znajomi pytają się nas o nasze doświadczenie w związkach, na przykład z iloma osobami byliśmy lub się całowaliśmy, no to też nie powiemy prawdy. Trzeba wymyślić bardzo imponującą historię ze wszystkimi szczegółami, żeby znajomi nas podziwiali. Ej, dziewczyny, a w ogóle w ilu związkach już byłyście? Ja byłam tylko w jednym i trwał aż 5 dni. To było w zeszłe wakacje na obozie. Ja nie byłam jeszcze w żadnym, chociaż bardzo bym chciała. Ja byłam w 5 związkach. Wow, ale super! Najdłuższy z nich trwał 3,5 miesiąca. No to serio długo. Ale jej zazdroszczę. A jak miał na imię ten chłopak? To był taki Damian i był bardzo przystojny. Normalnie 10 na 10. Każda dziewczyna chciała go mieć. A on się zakochał we mnie. A i dlaczego zerwaliście? No i zerwaliśmy, bo on chciał czegoś więcej, chciał mi się oświadczyć, a jeszcze nie byłam gotowa, więc po prostu z nim zerwałam. Czaję. Oby tylko mnie nie zapytały, jak wygląda to u mnie. A ty, Kasia, w ilu związkach byłaś? No właśnie, Kasia, a jak to u ciebie wygląda? A u mnie właściwie w ogóle nie wygląda, bo nigdy nawet żaden chłopak do mnie nie zagadał. Ja? Ja byłam w 3 związkach. W żadnym związku nie byłam. A teraz jestem w 4. Co? Ty masz chłopaka? Serio? Nie wiedziałam, że masz chłopaka. Tak, w snach. No, mam chłopaka już 8 miesięcy. Czy ja to właśnie powiedziałam? Wow, to strasznie długo. Jak to w ogóle możliwe? No ja sama nie wiem, jak to możliwe, bo to niemożliwe. No i jest bardzo romantyczny i kupuje mi kwiaty. I nie istnieje. Fajnie masz. Wow, ale super, zazdroszczę ci. No wiem, ja też sobie zazdroszczę. Zazdroszczę wszystkim, co są w związku. Mogło być też tak, że przy naszych znajomych nie przyznawaliśmy się do naszych rodziców, których przypadkowo gdzieś spotkaliśmy, albo którzy nas zobaczyli. Chodzi o to, żeby znajomi nie widzieli tej nadopiekuńczości wobec nas. Ale to, co Marek wtedy odwalił, to... Ej, Kasia, to nie jest twoja mama? Co? Moja mama? Tak, to jest moja mama, ale przypał. Co? Nie, nie, to nie jest moja mama, ale patrz, macha do ciebie. Dlaczego ona macha? Żeby tylko Martyna nic złego sobie o mnie nie pomyślała. Wiesz co? Muszę ją stąd zabrać jak najszybciej. Ja nie wiem dlaczego. Wiesz co, może chodź, pójdziemy do parku, co? Chodź. Dobra. O nie, ona teraz sobie na pewno coś pomyślała. Czy mieliście kiedyś tak, że udawaliście przed znajomymi, że macie jakąś drogą firmową rzecz, a prawda była zupełnie inna? Chciałbym chociaż raz w życiu zaimponować kolegom. Chłopaki, a mogę zrobić wam zdjęcie moim iPhone'em 19? iPhone? Wow! Skąd masz iPhone'a 19? Ale przecież taki jeszcze nie wyszedł! Pożyczyłem ten telefon od mamy i to wcale nie jest 19, tylko 11. Tak, ale to jest taki z Ameryki, bo mój wujek tam mieszka i specjalnie kupił mi na zamówienie, a potem dał mi na urodziny. O! Serio? Ta, ten wujek pewnie ci tylko pożyczył, a nie kupił. Ale super! No, jest super! Jest naprawdę bardzo nowoczesny! A daj dotknąć! Nie, nie dotykajcie! Wy zepsujecie! A on kosztował 50 tysięcy dolarów! 1000 złotych, bo był używany. Ale jesteś bogaty, stary! Ta, nie chciałbym być bogaty. No, jestem! Kosa! Widziałeś mojego iPhone'a? Tak, mamo, właśnie go trzymam. Mamo, nie widziałem twojego iPhone'a! To jak? Twoja mama też ma iPhone'a? Tak, ale ona ma 16. Dajcie znać, ziomale, które i ile z tych sytuacji przydarzyły się tobie. Możesz również opowiedzieć w komentarzu o jakiejś swojej sytuacji, w której pomyślałeś sobie zupełnie co innego niż powiedziałeś na głos. Wbijajcie na mojego super Instagrama i widzimy się w kolejnym odcinku.